No ja tutaj nie przekreślałbym też przede wszystkim tych osób, które tam trochę dalej mieszkają. Teraz powiem dlaczego, ponieważ niektórych osób naprawdę nie stać na podłączenie, tak? Ale wyprowadzenie takiej nawet takiego przysłowiowego hydrantu po sesji ratuje dom, prawda, czasami. Bo to tam też różnie jest, bo teraz znając, nawet na swoim przykładzie, był też rok albo czy dwa lata temu, bo zapaliło się tam, znaczy na szczęście się nie spaliło od instalacji i czy strażacy dojechali, tak? Dość, że tam jest ciężko dojechać do tej posesji, to jest po pierwsze, a teraz jeśli nie mając wody, niczego, to co mają tylko zbiorniku, no ten dom by spłonął całkiem. Dlatego też musimy się nie przekreślać, tak? Bo to też, to może być, później ci mieszkańcy przyjdą do nas, do gminy o pomoc, żeby zamieszkać, tak? To się później odbija, może nam odbić, tak, to wszystko. Dlatego tam i tam też uważam, że budować przez te sieci wodne, tak, żeby mieszkańcy były też zainteresowane, nie budować tam, żeby po prostu budować, bo budować, bo to jest bez sensu, tak? Bo to jest nawet wyrzucenie pieniędzy, jakby przeznaczyć przede wszystkim pieniążki na inny cel, a nie na, żeby to tylko stało i ten, tak samo jak jeżeli tam jest stoi ten pustota, no to wtedy budować, ale jeśli ten mieszkaniec będzie tam mieszkał. Nic więcej, tak? Wiemy, że nie będzie. A jak nie będzie, no to wtedy nie budować, tak? To jest taka, że to jest szkoda, że to 80 tysięcy wyrzucić na idei, no to... Koło tych domów, co dodamy, to te domy są nad Wisłą i te domy od siebie są oddalone też chyba o 500 metrów w całym sensie, tak? Albo i dalej. To są razy 4 czy 3 domy, tak? Tam, no mówimy o tych domach. Mówię 4 domy, tak? Tylko są bodajże. No to każdy od siebie jest dosyć oddalony, to mówię, to by trzeba było naprawdę... No jest to duża inwestycja, no ale też nie możemy im zatrzymywać, tak? Ja wiem, ja rozumiem, też, ale też trzeba by się może... Też musi być inicjatywa mieszkańca, że on chce, tak? Bo nie to, że my wystawimy sieć, a on powie, że on się nie chce przyłączyć, bo nie ma pieniędzy. Albo nie chce opłacać później dalej, tak? Ale na chwilę obecną nie ma woli, tak? Od mieszkańców, że chcą. Znaczy, no nie było takich sygnałów. Jest jeden wniosek mieszkańca, który dzisiaj właśnie... A jeśli chodzi o ten jeziernik, to w tamtym roku, skoro dokładnie pamiętam, ten temat był dosyć drążony intensywnie i nie daliśmy chyba woli radni, my radni panu wójtowi, żeby jakieś tam w tym kierunku coś robić. Właśnie jeśli chodzi o ten jeziernik, nie? Bo to za duże koszty. Tak, minęliśmy ten termin. Do tej pory się tam nic nie zmieniło, tam nic nie zmieniło. Tylko szła nitka i zatrzymała się w pewnym miejscu i koniec. A od tej nitki tam do tego domu bodajże jest po 500 metrów, tak? Czy jedno będzie? Jeszcze więcej. Więcej? Jeszcze więcej. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Czy zgoda się chyba co do tego, że w tym roku w Ostoszewie to doprowadzenie jest konieczne? W sumie cztery, bo no to dużo. Jeszcze dwa będą, jedno będzie dodatkowa instalacja, nowa instalacja, tam jest Siedlica Rój, jest 20, także już są pozapychane. Trzeba było na mieszkańców, wkład mieszkańców. Tak, mieszkańcy u mnie na spotkaniu wyrazili wolę, że dołożą się do przyłączenia w określonej kwocie, tak jak przedstawił kierownicę budżetu. I to by było mi potrzebne, żeby dzisiaj Państwu to przedstawić. Jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji sieci urządzeń wodociągowych w gminie Ostoszewo na lata 2014-2018? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 11 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta, otrzymała numer 23, łamane na 153 na 2017. Zostały nam dwa projekty uchwał, zmiany w budżecie i zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Dzisiaj jeszcze pani skarbnik zasygnalizowała drobną zmianę, ale poproszę panią skarbnik, żeby omówiła te wszystkie zmiany łącznie z tą dzisiejszą. Na tak? Tak, tak.
tych wszystkich zmianach już wspominaliśmy na komisjach, ale jeżeli jest taka wola, proszę. Dochoda. W dziale 756 o 250 tysięcy zwiększamy dochody z tytułu podwyższonego planu wykonania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że dostaliśmy już ostateczną decyzję czy dane, jeżeli chodzi o nasze udziały w podatku dochodowym z ministerstwa, takie dane komitetyczne dostajemy i wnioskujemy, że nawet o 250 tysięcy, jeżeli podwyższymy ten plan, będzie on wykonany, bo nawet sugerujemy się tym, że na ten rok było planowane 2 miliony 900. Nieplanowane. Były wskazywane przez ministerstwo ich plan 2 miliony 900, a mamy przeszło 3 miliony już wykonane. Ja wzięłam do planu tylko 2 miliony ostrożnościowo, a wykonane jest tylko 3 miliony. Także 250, jeżeli nawet o 250 tysięcy zwiększymy ten plan, nie będzie on zagrożony. Dział 758 o 40 070 zł zmniejszamy dochody w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej. To się wiąże, jak Państwu już sugerowałam, ze zmianą liczby uczniów w naszych jednostkach oświatowych. 801 o 16,056 zmniejsza się dotacja na wychowania przedszkolne. To też w związku z tym, że dostaliśmy już ostateczne decyzje i dane, jeżeli chodzi o tą subwencję. Teraz w wydatkach. W dziale 600 o 191 200 zł zwiększamy wydatek majątkowy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Cerkwi. To jest zabezpieczenie 100% tego wydatku, z tym, że jeżeli już będą przyznane nam dofinansowanie, wtedy po stronie dochodowej pojawi się jakaś kwota, która w tej chwili nawet nie wiem, ona tam będzie wynosiła. Czy 50% tego w każdym roku to było 50%? 30. To robi 30, tak? Było 30. Tam 30. W dziale 700 zwiększa się o 59 tysięcy zł, to jest wydatek bieżący na remont pomieszczeń w budynku komunalnym naszym ośrodku zdrowia. To jest na górze mamy dostosować do potrzeb takich mieszkaniowych. W dziale 801 to są tylko przeniesienia między paragrafami w związku ze wzrostem podstawy do naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na razie tylko przygotowała się do tego szkoła i szkoła to koryguje. Takie same korekty będą musiały być zarówno w urzędzie, jak i w GOPS-ie. Dział 852 zwiększa się o kwotę 10 tysięcy zł na zasiłki okresowe. To jest związane z pomocą dla naszych pogorzelców, którym jedynie GOPS może cokolwiek dofinansować. To są pogorzelcy z Gniazdowa. I teraz od komisji doszła jeszcze jedna zmiana. W dziale 900 przesuwa się środki między paragrafami tylko. To jest na projekt realizowany też w partnerstwie z innymi gminami, gdzie liderem jest Nowy Staw. To jest studium wykonalności do projektu Czyste Żuławy. I to są wszystkie zmiany, które zawarte są w tej uchwale. Nadwyżka, nie nadwyżka, tylko deficyt nie ulega zmianie. Dane, jeżeli chodzi o budżet, są takie same, jedynie się zmieniają z wydatków majątkowych. Bierze się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, tam kwotę 9594 zł. To jest przesunięcie. Reszty znaczenia nie ma. Ile Pani mówiła, to jest trudne, bo tam tylko 9594 zł. A Pan nie ma tego? Nie, tylko ja mam. Ja mam tylko zmianę. Nie dedukowaliśmy dla Państwa. W dziale 900 przesunięcie środków między paragrafami z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 9594 zł. Na studium wykonalności do projektu Czyste Żuławy. Tu jeszcze poprosimy... Zaraz, co to jest, panie wójcie? To może w pierwszej kolejności właśnie pan wójt opowie o tym projekcie. Ostatnio podejmowaliśmy uchwałę Czyste Żuławy, wniosek został złożony. Załącznikiem do wniosku było wykonanie studium wykonalności.
No i oczywiście te 5 gmin, które w tym uczestniczy, w tym nasza, to było zlecone firmy, bo inne gminy nie piszą same wniosków, tylko zlecają firmy, gdzie tworzą studium wykonalności i dokumentacji całej do wniosku. Całe studium wykonalności wynosiło prawie 90 tysięcy. Największy wkład miał Nowy Staw i gmina Cedry Wielkie i po 9 tysięcy pozostałe gminy, w tym gmina Ostoszewo. To jest koszt wykonania studium wykonalności do programu tego Czyste Żuła. Ale tego studium jeszcze nie ma, czy już jest? Jest, złożony. Czyli studium jeszcze wykonalnego nie ma. Tylko po prostu jest... Wniosek złożony? Wniosek jest złożony i chyba nie wiem, czy oni już mieli jakieś pytanie, czy nie, bo... Ale to już jest rozpatrzony ten wniosek? Nie, ludzie w maju dopiero rozpatrzony wniosek. Że mogą być te pieniądze wydane, a... To jest ryzyko. To jest studium wykonalności, które trzeba wykonać tak, żeby można było złożyć wniosek w ogóle. I co za tym studium, no czystość, ale co tam się kryje, co to będzie robione? No bo to chyba jak studium, to musi być określone, tak? Będziemy robili to. I to jest to, co Państwo ostatnio podejmowaliście uchwały. Jeżeli chodzi o Czyste Żuławy, tak? To przedstawiamy. Ja już mówię. Proszę Państwa, to dotyczy wniosku. Oczywiście studium wykonalności jest załącznikiem do wniosku pod nazwą Czyste Żuławy. I po naszych dyskusjach z Państwem była mowa jeszcze o przedszkolu, o panelach solarnych, to wykluczyliśmy, ponieważ jest... Powiem tak, na co złożyliśmy wniosek? Tak, już przeczytam. Przeczytam, na co złożyliśmy wniosek. Budynek OSP Świetlica w Ostoszewie, kocioł na pelec z podajnikiem. Budynek świetlicy w Nowej Kościelnicy, kocioł na pelec. Taki sam jak poprzedni. Budynek świetlicy w Jezierniku, również nowy kocioł na pelec. Jeżeli chodzi o świetlicę gniazdową, pompa ciepła z instalacją centralnego ogrzewania i lampy solarne w ilości 24 sztuki na terenie całej gminy. To jest to i to dotyczy ten wniosek. To, o czym wcześniej mówiliśmy, gdzie podejmowaliśmy nowe partnerstwo. A gdzie ten kocioł na pelet w Piaskowcu? Ja w Piaskowcu nie czytałem. Nie, no, bo krzyża. Sam kocioł będzie. Kocioł może być zawsze. No to jak już będę miał kocioł, to już będzie bliżej, nie? No cała tamka będę grał. I blaszaki. To jest, dotyczy to tylko tych zmianach, gdzie żeśmy w przedszkole odrzucili, co na pewno te solary, tam będziemy podłączyć pod centralne ogrzewanie w tym roku. To powinno być ekologiczne żuławy, a nie czyste żuławy. Mówił Pan coś tam o Palczewie, czy nie dosłyszałem? Czy nie, nie Palczewa nie wykonywana. Nie, bo ciepło, proszę Państwa, może skupmy się na razie na jednej, bo boję się, bo to jest ten dosyć duży wydatek, 57 tysięcy samogniazdowo. Palczewo byłoby trochę droższe. Ostatecznie wniosek kończy się na 252 tysiącach, tak? Same lampy solarne to jest 130 tysięcy, 24 sztuki. To z tą pompą ciepła to jeszcze jest takie coś, że ona obsługę ma strasznie chyba do odsłonu, co? Filtry, prąd. Ta powietrzna. A to jest powietrzna pompa ciepła. To jest powietrzna pompa ciepła. Nie wiem, że ta głębinowa. Nie, to jest powietrzna pompa ciepła. Ta, co zamienia zimne powietrze w ciepło. Tak. I to jest, proszę Państwa, to jest studium, gdzie z tych prawie 90 tysięcy gmina musi ponieść na załącznik złożenie dokumentacji. Pan ma takie pytanie, czy na przykład już ta pompa gdzieś funkcjonuje, żeby na przykład zobaczyć, co to jest? W internecie. W Nowym Stawie. Panie Andrzeju, w Nowym Stawie w świetlicach funkcjonują takie pompy. Tak, w świetlicach wiejskich można się udać, mówić wcześniej i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Na wzór tego właśnie, no, po prostu to jest. A ktoś był zobaczyć faktycznie, jak to jest? To ja nie byłem. Ja mam czas. Panie Andrzeju, trochę może nie do końca. Dobra, ale słyszałem. Nie, co czytałem o tych pompach ciepła właśnie te z ziemi i właśnie te na powietrzne, to te mają dużo lepszą wydajność i są tańsze w utrzymaniu. Bo właśnie chodzi mi o te głębinowe, to tam wiadomo, że ileś tam metrów w ziemi, 300 metrów, to jednak pompa musi być jakaś, żeby zaciągnąć tą wodę. Tak? I tam też filtry, chodzi o wymianę filtrów, co robią. Takie urządzenia, to dobrze działają w Toruniu. Gdzie? W Toruniu dobrze działają. Czemu? Ale jest dobry klimat. I ogromna. Ale to w ogóle te głębinowe to są chyba, słyszałem, że dosyć drogie, tak? Tak. No raz, że drogie, bo hoduje one chyba tylko do 40 stopni dają ciepła, bo wiadomo, że co 100 metrów to chyba 10 stopni, tak?
Dobrze mówię? Ciekawe. Nie wiem, nie znam się na coś tym, takiego, ale... Coś takiego, 10 stopni chyba, tak? No i wiem, że jak oni tam biją właśnie, jest to metrów 300, czy nawet słyszałem do 600 metrów, to właśnie później musi być pompa, która to pociągnie, to po prostu wszystko. Tak. I jeszcze nie, zresztą muszą być filtry, żeby to po prostu wyczyściło to ciepłą wodę. No dobra, panie wójcie. Wiem już mniej więcej o co chodzi, no i o co mi chodzi, już przynajmniej pojęcie mam, znaczy będę głosował. Ale jeszcze jedno pytanie. Wszędzie ma pan, nie mówię, że nie ma być tak, piece na te pelety. I teraz, czy to się, przypuśćmy, w tych kotłowniach, które są, to się zmieści? Czy trzeba będzie coś dobudowywać? No nie, zmieści się, tak. To jest kocioł z małym podajnikiem, może być w drugim pomieszczeniu podajnik, także to jest opracowane i moc pieca jest również opracowana na podstawie wyceny pana, który się takimi rzeczami zajmuje. I pamiętacie państwo, zastanawialiśmy się jeszcze, czy może groszek, czy może pelety, że może tu groszek, a tu pelety. I myślę, że dobrym rozwiązaniem jest, że wszędzie będzie pelet. Chociażby przy kupnie tego palu, oczywiście przy dużym zamówieniu można dobrą cenę uzyskać, a nie rozdrabniać się na poszczególne tam frakcje, tu jako groszek, tu miało, tutaj, a tutaj pelet. Także wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Z tego co się orientuję, to pelet też zaczyna tanieć, bo coraz więcej producentów jest peletu i cenowo też zaczyna być atrakcyjny. I czystszej. No dobra, panie wójcie, jeszcze jedno pytanie, za czym przejdziemy do głosowania. A czy pan ma... W sprawie tych czystych żuław? Tak. Proszę. Czy ma pan w przyszłości plany z piecem na pelet w Piaskowcu też, czy nie? W przyszłości. Jeżeli chce pan piec, ja mogę piec panu dzisiaj postawić. Dostaniesz ten piec, który będzie wymówany, jak na YouTube. Dobra, jak zwykle, bądź się zdziwiony. Nie chcę konkretnie odpowiedzi. Dobra, możemy głosować. Znaczy tak, może skończymy. Ja jeszcze tak, może dwa słowa, bo już pani skarbnik wspomniała o dwóch wydatkach, które się znalazły w miarę w budżecie. Ja teraz poproszę pana wójta, bo tak jak państwo wiecie, no przykra sytuacja naszych mieszkańców spotkała pożar domu w Gniazdowie. Gmina reaguje. Na tyle, ile może, na tyle reaguje, dlatego poproszę pana wójta o omówienie tych dwóch wydatków, które... Tak. Proszę państwa, jeżeli chodzi o 59 tysięcy, już wspomniałem na komisjach, ja już wcześniej chciałem, żeby gmina posiadała mieszkanie takie, tego typu, żeby pomóc mieszkańcom poszkodowanym właśnie w takich tragediach, które miały miejsce w Gniazdowie. Rodzina jest 9-osobowa, chyba 10 nawet. Jedni sobie jakoś poradzili, mieszkają tutaj w Ostaszewie nad sklepami, wynajmują mieszkanie, ale jedna rodzina jest 5-osobowa. Mieszka u rodziny w Gniazdowie, ale to, no wie pamiętam, to 5 osób gościć, to jest jednak ciężko i wiem, że powinniśmy, my mamy obowiązek jako gmina, zapewnić tym ludziom mieszkanie. I takie mieszkanie wydane powinno być w gminie i chciałbym, żeby to mieszkanie, bo zwiedziłem również, odwiedziłem Nową Kościelnicę. Tam też są warunki na jakieś mieszkanie, ale koszt był dużo większy remontu tego. W związku z powyższym zdecydowałem się na wyremontowanie pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Ostaszewie. Będą to 3 pomieszczenia z aneksem kuchennym, z łazienką, z ogrzewaniem elektrycznym. Prawie 65 metrów kwadratowych wykonane na nowo po kapitalnym remoncie. Tutaj wykonawca zobowiązał się również dostarczyć meble, lampy, włączniki, ponieważ tego nie było w kosztorysie ze swojej strony i może wymienię, aby żeby państwu zachować jeszcze raz dokumentacja 984 zł, roboty budowlane 44 netto, to daje 44,120 brutto, 44 netto, 54 brutto. Roboty elektryczne, czyli nowe przyłącze do całego budynku, ponieważ tam wszystko było aluminiowe. Korzystał z tego nasza firma, spółka lekarzy, pani dentystka i jeden z mieszkańców, mieli swoje, każdy miał swój licznik i tam było, no, bałagan z tą instalacją, także to też 1610 zł kosztuje. I nadzór budowlany w ramach tego, że jest to budynek użyteczności publicznej, 1400 zł niecało. Także to nam daje 59 tysięcy.
Ja zleciłem już te prace pozarobowo, mam nadzieję, że Państwo dzisiaj przeznaczą te pieniądze, żeby tym mieszkańcom pomóc. Oprócz tego zdecydowałem wspólnie z kierownictwem GOPS-u i wyrażam Państwa akceptację, żeby tym dwóm rodzinom pomóc w sposób finansowy, czyli po 5 tysięcy przekazać im, oprócz tego, co tak dzisiaj ustali, po 5 tysięcy złotych ekstra dla każdej z rodzin poszkodowanych. To jest 10 tysięcy. A to mieszkanie przede wszystkim, może już mówię, że nie nazywajmy, że służy dla tej rodziny konkretnie, ale tej rodziny jako pierwszej, póki się nie ustartują, nie wybudują sobie czegoś nowego, bo wiem, że planują, myślili, nie zbierają pieniądze, akcja cały czas trwa, zbierają pieniędzy dla nich. Także takie mieszkanie powinno służyć właśnie takim mieszkańcom. Może oby nie służyło często, ale powinniśmy takie mieszkanie mieć w naszych zasobach, chociaż jedno, żeby mieszkańcom od razu po zagrożeniu. Na jakim etapie to mieszkanie jest? Do końca lutego będzie skończone. Wszystko jest nowe, wszystko podłogi zrobione, nowe porządkowane ściany, obrabianie, ocieplanie, podlasza, elektryka nowa, podłączenie wody nowe, także wszystko zgodnie z kosztorysem. Tak jak ja zaplanowałem, zaproponowałem kosztorysantowi, tak jest wykonywane. Bo i będzie to standardowe mieszkanie, może nie wyzywające, ale w miarę skromne, ale schludne i czyste, nowe mieszkanie, które będzie służyło tym Państwu. Na dzień dzisiejszy. Do czasu odbudowy. Dziękuję. Czy po zmianach w budżecie omówionych Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, przystąpię do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 11 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta. Otrzymała numer 23, łamane na 154 na 2017. I został nam ostatni projekt uchwały dotyczący zmian wieloletnich prognozów finansowych na lata 2017-2020. Musimy dostosować do zmian w budżecie również. Wczoraj jeszcze proszę sprawozdania za rok 2016 i to będzie też miało wpływ może na wskaźniki, ale wskaźniki powinny być dobre, bo my mamy bieżącą taką nadwyżkę z roku na przeszło do roku. Dobrze, czy jakieś pytania od Pani Skarbnik w związku z tym? Jeśli nie ma pytań, przystąpię do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletnich prognozy finansowej na lata 2017-2020? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję. 11 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta. Otrzymała numer 23, łamane na 155 na 2017. Proszę Państwa, przerobiliśmy już wszystkie punkty dotyczące podejmowania uchwał. Zostało nam teraz rozpatrzenie sprawozdania w czasie działalności Żurita, dlatego proponuję 10 minut przerwy.